Okej, a teraz relacja podróży samolotowej do Polski z UK, bo niedawno, dzień czy dwa temu, zostały otwarte loty. Można przylecieć bezpośrednio, nie trzeba siedzieć w Polsce w kwarantannie. I mam zamiar zdać właśnie relację, jak wygląda ten lot. Póki co w transporcie publicznym w Anglii trzeba nosić maseczki. Pociąg, jak widać, bardzo pusty, kilka osób zaledwie w wagonie. Dodatkowo też przed lotem musieliśmy uzupełnić karteczki, które ściągnęliśmy ze strony internetowej Ryanaira. I ponoć bez tych karteczek nie można wjechać. Wypełnia się tam podstawowe dane odnośnie danych kontaktowych i miejsca zamieszkania. Jedziemy teraz na lotnisko, gdzie będziemy się przeprawiać. A przed nami, patrzcie, jakie chmury. Niebo i piękne chmury. Takich to już dawno nie było. Zobaczymy, jak ta podróż teraz wygląda, bo trzeba się przyznać, że nie lecieliśmy już nigdzie przez jakieś 3-4 miesiące. Z pociągu wysiadło może z 10 osób, może troszkę więcej. I teraz idziemy na autobusik i zaraz będziemy na lotnisko. Są strefy dla przyjezdnych i dla odjezdnych. Wszystko wydzielone barierkami i opatrzone znakami. Autobus przed naszą wsiadką do niego był wysprzątany elegancko, do zera. Jeszcze jest mokra podłoga. Pachnie nowością w nim. Wszystko FIFA rok. Dojechaliśmy na lotnisko. Wygląda jak naprawdę puste miejsce. Grupki ludzi. Nocy, bo zazwyczaj wtedy jest garstka ludzi, a o tej porze nigdy nie było tak pusto. Większość lokali jest zamknięta. Widziałem tylko jakiś sklep otwarty i tego typu przedsięwzięcia. Wszystkie knajpy zamykane, ludzie powoli się ustawiają w kolejki. Jest mnóstwo rzeczy do ochrony antybakteryjnych, którymi się można smarować, ale nie wypić, uwaga, nie pić. Nic specjalnego. Trochę pusto. No, w zasadzie to póki co bardzo przyjemna podróż, bo bez tłumów i no spokojnie. Ale nie wyobrażam sobie, jakby to ognisko, lotnisko miało obsłużyć to same liczby osób, co przed wirusem. No to przeszliśmy za kontrolę. Kolejka nie za duża, ale są duże odstępy między ludźmi i jeżeli przyjedzie więcej osób, to naprawdę można trochę poczekać, ale nie jakoś specjalnie. To tutaj lotnisko, sklepy pozamykane, więc chyba nic tu nie zjemy dzisiaj. Wszyscy noszą maski. Wszystko jest opatrzone folią, zagrodzone bramkami, żeby nikt nie przeszedł. Hala, w której się czeka, nie zapełna. Większość rzeczy jest zamkniętych. Sklep jeden jest otwarty i maszyny z piciem. Jedzenie sobie trzeba przywieźć. No, kanapkę można kupić. Nie można, bo nie było w sklepie. No, nie można, bo nie ma w sklepie. Siedzonka są wydzielone tak, że jest mniej więcej 2 albo 3 siedzonka wolne, potem miejsce siedzące i tak dalej. No, bardzo cicho i spokojnie w sumie. Wszystkie zasady skończyły się, gdy wszyscy weszli do jednego pomieszczenia i się nie ciszą, czekają na lot. A do tej pory byłoby nawet ok. I pan, który sprawdzał bilety, musiał od każdego wziąć do łapy telefon i paszport. Nawet jak ktoś mu nie chciał dać, to mu wyrywał. Co mówisz? Śmiechnij się. No. Tutaj już nie obowiązują zasady wstępu. Ale samolot był chyba oczyszczony przed tym, jak weszliśmy. Fotele nawet czyste, ale na podłodze już trochę gorzej. No w sumie nie jest pełny chyba, jest jakieś, nie wiem, 70% pewnie.
droga, fajnie. No, zaleciane na polskiej ziemi, przelecieliśmy przez burzę w sumie. Na miejscu już było dosyć ciasno, wszyscy ustawili się w kolejkę przy samolocie. Także im dalej od Anglii, tym większe rozwolnienie. Okej, na polskiej ziemi Rzeszów wita. Maskę można ściągnąć, siedzieliśmy cały czas w maskach. A to trudne z oddychaniem, ale w sumie po 2 godzinach człowiek się już przyzwyczaił, było ok. Do lotniska wchodzić nie wolno. Karteczki, bardzo ważna sprawa, że karteczki można dostać przed wejściem na kontrolę paszportową. Czyli nie trzeba ich brać ze sobą generalnie. To by było na tyle, tak wyglądał wypad. W zasadzie całkiem przyjemna wycieczka, ale jakby było więcej osób na lotnisku, to by było naprawdę mocno wszystko opóźnione.